na uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Brackiego i Rady Miejskiej w Łodzieńcu, aby kontynuować obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób pragniemy nadać temu dniu charakter uroczysty i wyjątkowy. Wszyscy bowiem mamy świadomość, że droga do odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości była pełna trudu, wyrzeczeń i poświęcenia. Dzień 11 listopada to dzień radosny, 99 lat temu, po 123 latach mimowi zaborów, Polska powstała na nowo. Polacy, którzy przez tyle lat byli pozbawieni własnego państwa, a tym samym możliwości decydowania i stanowienia o nim, nigdy nie pogodzili się z tą myślą. Nie zapomnieli o Polsce, dlatego też swoją postawą i czynami w różny sposób przyczyniali się do się i dążyli do odzyskania utraconej wolności i suwerenności. Pamiętamy odwadze i męstwie żołnierzy zaangażowanych w walkę zbrojną. Wspominamy osoby, które poprzez kulturę przechowywały nasze tradycje i wartości narodowe. Mamy w pamięci również wielu ludzi ponoszących ogromne cierpienia tylko ze względu na swoją narodowość. Na myśl przychodzą nam również osoby, które poprzez swoją ofiarę i modlitwę dawały świadectwo boskości. O nich wszystkich pragniemy tego dnia pamiętać, wobec nie wyrazić uczucie naszego szacunku. Tym samym przechowujemy również w narodowej pamięci świadomość ogromnego długu wdzięczności zaciągniętego wobec tylu minionych pokoleń Polaków. Dziś, gdy możemy się cieszyć wolną i niepodległą Polską, nie pozostaje nam nic innego, jak spłacać to zaciągnięte przez nas zobowiązanie poprzez ofiarne zaangażowanie, służąc wzrostowi naszej ojczyzny na miarę naszych sił i zdolności. Wyrażam ogromną radość, że dziś możemy się spotkać w tym gronie, aby wspólnie przeżyć ten wyjątkowy dla wszystkich Polaków dzień. Po krótkim przypomnieniu istoty dzisiejszego święta otwieramy uroczystą wspólną sesję Rady Powiatu Brackiego i Rady Miejskiej w Złocieńcu. Witamy Pani i Panów Radnych Rady Powiatu Brackiego i Radnych Rady Miejskiej w Złocieńcu. Szczególnie chcielibyśmy powitać przedstawicieli Związku Kombatanckich oraz gospodarza dzisiejszej uroczystości, panią Beatę Trzecką-Pozłowską, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu wraz z kadrą nauczycielską i młodzieżą. Serdecznie witamy pana Stanisława Kuczyńskiego, starostę drawskiego wraz z zarządem powiatu drawskiego. Pana Krzysztofa Zakarzewskiego, burmistrza Złocieńca. Wójtów i burmistrzów z powiatu drawskiego. Przewodniczących rad miejskich i gminnych. Pułkownika dyplomowanego Artura Pitonia, producenta imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pana majora Macieja Kiśniewskiego, szefa sekcji imienia generała, przepraszam, marszałka Józefa Piłsudskiego. Witamy księdza proboszcza parafii pod wezwaniem jego wzięcia Najświętszej Marii Panny w Złocieńcu w Wiesławach na Wejkę. Porucznika Grzegorza Lacha, proboszcza parafii wojskowej po
pod wezwaniem świętego Augustyna z Łodzieńskiej. Wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu księdza Roberta Dobochowskiego. Zasłużonych dla powiatu drawskiego. Przedstawicieli samorządu rolniczego. Kierowników Instytucji Użyteczności Publicznej powiatu drawskiego. Kierowników służb Inspekcji Straży Powiatu Drawskiego. Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego i Gminy Złodzieniec. Przedstawicieli Zakładów Pracy i Organizacji Pozarządowych. Pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Urzędu Miejskiego Złodzieńca. Przedstawicieli lokalnych mediów. Witamy wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystą sesję. Panie i Panowie, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, tak jak każda sesja, tak sesja uroczysta ma swój porządek, który wszystkim Państwu radnym został dostarczony. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, zgodnie z porządkiem obrad prosimy teraz Pana Stanisława Kuczyńskiego, starostę powiatu drawskiego, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać wspólnie razem w wolnej Polsce, wspólnie razem na Łowicie, wspólnie razem na składanie kwiatów dla tych, co walczyli o Polskę. Wspólnie z motocyklistami, wspólnie przy strzelaniu z działa, wspólnie na uśmiechu, na zabawie. I cieszę się, że właśnie ta 99. rocznica urodzin jest w Łodzieńcu, bo ten burmistrz z Łodzieńca ma swój kolorek. I dzięki jemu kolorytowi to wiemy, że to są urodziny, a nie coś innego. Dlatego, że dzisiaj powinniśmy się cieszyć i mam nadzieję, że będziemy. 99 lat, w przyszłym roku 100 lat, ale te 99 lat to nie każdy rok wolności, nie każdy rok wzrostu, nie każdy rok cieszenia się Polską. To są lata, gdzie też przelewała się polska krew. Może na urodzinach o tym nie trzeba mówić, ale czasami też trzeba powiedzieć, że o tą Polskę musimy dbać. I to, co ksiądz proboszcz Kościele powiedział, że serce Polski bije rytmem serc naszych. I to są święte słowa i sądzę, że jak nasze serca będą biły, tak Polska będzie tu, dziś, teraz, jutro, pojutrze i na zawsze. Życzę sobie, żeby ta Polska była zawsze w powiecie drawskim biało-czerwona. Żeby ona nie była czerwona, żeby ona nie była pod innymi sztandarami, które tutaj czasami powiewały. Ja powiem w ten sposób, że na początek kadencji mojej gdzieś trzeba było odnowić niektóre gabinety i odnowiono gabinet starosty. I tak nam się troszeczkę nie układały te wszystkie rzeczy, bo spadły na nas różne takie ciężkie sprawy. Ciężko było z tym się ogarnąć. Mówię do proboszcza, i proboszcz poświęci ten gabinet. Jak poświęcił, zaczęło dopiero coś iść. I ja sądzę, że my modlitwy się nie powinniśmy wyrzekać i też powinniśmy zastanowić się, co robić, żeby było lepiej w przyszłości. Też mam takie skojarzenie, że jak ktoś komuś chciałby traktor uszkodzić, to sypie cukru do paliwa. I prawdopodobnie, zobaczcie, cukier a szkodzi, nie? Dzisiaj w społeczeństwie, tym, gdzie mamy do jedzenia dużo różnych rzeczy, to musimy wyrzekać się cukru. I teraz o tą Polskę też musimy dbać. Nie zawsze ta rzecz, która się wydaje nam podawana na tacy dobra, że ona dobra dla Polski będzie. Ja sądzę, że Rada Miejska w Złocieńcu, Rada Powiatu Drawskiego w całości bez wyjątku, jedna i druga o tą Polskę dba. I sądzę, że naszą rolą jest to, żeby ta Polska wzrastała. Żeby ta Polska wzrastała nie tylko ekonomicznie, ale też zasobami ludzkimi. Bo nasi rodzice mieli troje dzieci, pięcioro, dziewięcioro i wrócili te dzieci, jak miały panie 19-26 lat. Dzisiaj po 30
Niektórzy zaczynają dopiero zakładać rodziny, a co dopiero dzieci mieć, tak? Życzę sobie, żeby nasz naród polski nie malał, aby potęgniał. Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla tych, co przelewali krew za to, żeby Polska dzisiaj tutaj mogła być. Wielkie podziękowania dla służb mundurowych, dla Wojska Polskiego. Akurat jest tam tutaj pan pułkownik Pichon, z czego nam jest serdecznie miło, że jest wśród nami dzisiaj, że jego żołnierze byli w asyście w kościele, że był przemarsz. I za to serdecznie dziękuję, ale też trzeba podziękować i dla policji, która zabezpiecza porządek w naszym państwie, dla straży pożarnej, która czasami w ostatnim czasie częściej wyjeżdża jak policja do akcji. Także mamy różne zdarzenia, które pogoda nam serwuje i to jest też budowanie Polski, ale też ta administracja, która dzisiaj siedzi tu na sali, która musi analizować przepisy, która musi wydawać dobre decyzje, która musi być miła dla obywatela, która musi być pomocna dla obywatela. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję też nauczycielom za to, że chcecie nieść wiedzę, mądrość, rozum, patriotyzm serca młodego pokolenia, bo jak wy przygotujecie tę młodzież, te młode pokolenie do życia, takie Rzeczpospolite będą. I życzę wam, żeby te przygotowania tej młodzieży były jak najlepsze. Ja deklaruję ze swej strony, że to, co jest możliwe, będę czynił, żeby każdemu pomóc, aby ta Polska tutaj wzrastała. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, zapraszam teraz panią Beatę Miszewską, posłowską dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych Praw Młodzieńców o przedstawienie prezentacji szkoły. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Starosto, Panie Burmistrzu. Witam zaproszonych gości. Ogromnie się cieszę, że mogę na dzisiejszej uroczystości zaprezentować szkołę. Tym bardziej, że jestem absolwentką tej szkoły i całym sercem jestem jej oddana. Proszę Państwa, Zespół Szkół w Złocieńcu ma już 70-letnią tradycję. W skład zespołu wchodzą liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policjalna. Tak jest dzisiaj, jak było wcześniej. Ten budynek, w którym się znajdujemy, proszę Państwa, powstał w latach 90. XIX wieku. Tuż po wojnie szkolnictwo ponadpodstawowe w Złocieńcu odbywało się właśnie w tej szkole. Już w roku 1946 zostało powołane gimnazjum handlowe, następnie przekształcono je w liceum handlowe, potem w technikum handlowe. W końcu było technikum ekonomiczne, także ta szkoła, proszę Państwa, ma tradycję ekonomiczną. Jak to było później? Proszę Państwa, to był zespół szkół zawodowych, następnie przeprowadzono w roku 1981 reorganizację, przemianowano szkołę w zespół szkół. W 1987, proszę zobaczyć na tę datę, powołano liceum ogólnokształcące. Także witam serdecznie również na tej sali absolwentów liceum ogólnokształcącego właśnie z tego zespołu. Proszę Państwa, w 2001 nadano szkole imię generała Władysława Andersa i w 2004 została otwarta hala widowiskowa sportowa. Dodam jeszcze, że w 2000 roku właśnie na uroczystość obchodów Święta Niepodległości wbudowano kamień węgielny pod budowę hali widowiskowo-sportowej. Także to Święto Niepodległości ma też swoje zasługi dla tej szkoły. Proszę Państwa, jak wygląda zespół szkół ponadgimnazjalnych dzisiaj? Już na samym początku wspominałam, jakie typy szkół mamy w chwili obecnej.
Powtórzę, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, szkoła zawodowa jeszcze, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policealna. Proszę Państwa, w roku 2016-2017 dzięki zrozumieniu potrzeb szkoły, dzięki przychylności zarządu odbyły się remonty. Najpierw był to remont dolnego korytarza, w te wakacje remont górnego korytarza. W chwili obecnej tak właśnie wygląda nasza szkoła. Staramy się, by była ona nowoczesna, by praca w niej była przyjemna, a przede wszystkim nauka w niej sprzyjała efektywności kształcenia. Proszę Państwa, został wyremontowany niedawno, było otwarcie internatu. W tej chwili w internacie mamy 26 noclegowych, w tym są pokoje z łazienkami. W sezonie internat pełni funkcję schroniska młodzieżowego. Jeśli chodzi o typy kształcenia w naszej szkole, to w liceum mamy następujące profile: lingwistyczno-europejski, biologiczno-medyczny, matematyczno-informatyczny i wojskowo-sportowy. Te profile cieszą się zainteresowaniem młodzieży, stąd wychodzimy na potrzeby właśnie tych młodych ludzi. Proszę Państwa, nasi uczniowie liceum ogólnokształcącego odnoszą sukcesy. I tutaj te najbardziej spektakularne z ostatniego czasu, z ostatniego roku i sprzed dwóch lat również. Proszę Państwa, mamy absolwentów, którzy byli w kadrze Polski, między innymi Szymona Smyka zdobył 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w rzucie oszczepem. Proszę Państwa, mamy orientalistów, którzy osiągają sukcesy nie tylko w województwie, ale również na terenie Morza i Kujaw. Proszę Państwa, nasi uczniowie również rozwijają swoje umiejętności z zakresu sportów obronnych. To są sukcesy wojewódzkie w takich zawodach jak sprawni, jak żołnierze, czy chociażby w zawodach strzeleckich o srebrne muszkiety. Proszę Państwa, uczniowie osiągają sukcesy również w konkursach językowych. I tutaj też przykłady uczennic, które były finalistkami ogólnopolskich konkursów językowych, języka niemieckiego i języka angielskiego. Proszę Państwa, te tradycje ekonomiczne nadal w naszej szkole są pielęgnowane dzięki pasji pani od przedmiotów ekonomicznych, która swoim zaangażowaniem również zachęca uczniów do udziału w konkursach właśnie wiedzy o podatkach czy w konkursach wiedzy ekonomicznej, stąd te sukcesy uczniów. Proszę Państwa, oprócz tych przedmiotowych, typowo specjalistycznych, są również inne konkursy. Pragnę pokazać tę różnorodność ich, które to sukcesy przyniosły właśnie uczniom. To są konkursy chemiczne, to jest sztuka recytatorska, czy chociażby, proszę Państwa, konkursy historyczne. Nasza szkoła to również szkoła branżowa, proszę Państwa. Współpracujemy z 34 pracodawcami, u których uczniowie mają praktyki zawodowe. Uczniowie uczą się w 14 zawodach, między innymi elektryk, elektromechanik, fryzjer, sprzedawca, tapicer, ślusarz, monter, zabudowy. To pozwala tym uczniom zdobywać wiele różnych zawodów. Proszę Państwa, w ramach kontraktu samorządowego, który właśnie się rozpoczął, a będzie realizowany w latach 2017-2020, uczniowie klasy branżowej i klas zawodowych będą brali udział w kursach kwalifikacyjnych pozwalających zdobyć następujące profesje zawodowe. To jest operator wózków jezdniowych, spawacz, operator koparki jednonaczyniowej, operator programista CNC, komputerowa obsługa sklepu i magazynu, projektowanie i renowacja mebli, prawo jazdy kategorii B i kurs na uprawnienia SER do 1KW. Dodam,
że już pierwsza tura się rozpoczęła. Nawet uczennice, proszę Państwa, biorą udział w kursie na operatora wózka jezdniowego. Dziewczęta też w tym biorą udział. Także to jest taka forma zachęty młodych ludzi kształcących się w różnych zawodach do tego, by solidnie pracowali u pracodawców, a udział w tych kursach będzie dla nich nagrodą, by mogli zdobywać dodatkowe kwalifikacje. A wszystko dzięki kontraktowi samorządowemu. Proszę Państwa, w Andersie realizujemy innowacje pedagogiczne i tutaj pragnę podziękować dowódcy pułkownikowi Pikoniowi, majorowi Wiśniewskiemu za to, że sfinalizowaliśmy nasze działania związane z programem edukacji dla bezpieczeństwa klas mundurowych liceum ogólnokształcącego. Współpraca z drugą brygadą sprzyja podnoszeniu umiejętności uczniów uczących się w klasie o profilu wojskowo-sportowym. Proszę Państwa, nasi uczniowie zdobywają profesjonalne umiejętności dzięki instruktorom z drugiej brygady. I są to między innymi zajęcia z musztry, etykiety wojskowej, sportów obronnych, pływania. Nasi uczniowie biorą również w letnim obozie kondycyjno-sportowym, który odbywa się na terenie drugiej brygady. Co się jeszcze dzieje? Proszę Państwa, realizujemy dwa projekty Wojewódzkiego Związku Sportowego. To są SKS-y. Te zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy pragną zdobywać dodatkowe umiejętności sportowe bądź się rozwijać, a rzecz polega na tym, żeby promować pośród młodzieży zdrowy styl życia. Proszę Państwa, od tego roku szkolnego realizujemy ministerialny projekt jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy szkołą z tutoringiem. Nasi wszyscy nauczyciele zostali w ramach tego projektu wykwalifikowanymi tutorami. To znaczy, że prowadzimy indywidualne zajęcia. Jesteśmy tutorami, czyli opiekunami pozwalającymi uczniom rozwijać swoje talenty, swoje pasje. Wspomagamy ich w rozwoju osobistym. Rzecz polega na tym, żeby poznawać te predyspozycje uczniowskie, a jednocześnie wspierać tych młodych ludzi w planowaniu ich ścieżki kariery. Proszę Państwa, nam wspólnie zależy, by naszych absolwentów doprowadzić do sukcesu. Także dodam, proszę Państwa, bo to jest bardzo ważne, tutoring jest indywidualną pracą z uczniami. Proszę Państwa, oprócz tego współpracujemy z innymi instytucjami, które wspierają naszą edukację. Od tego roku uczniowie klasy liceum ogólnokształcącego profilu biologiczno-medycznym znajdują się pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki czemu będą mogli rozwijać swoje umiejętności na warsztatach organizowanych przez PUM. Można rzec, że Pomorski Uniwersytet Medyczny swoją opieką merytoryczną objął uczniów klas o profilu biologiczno-medycznym. Uczniowie wyjeżdżają również na warsztaty na Uniwersytet Technologiczny, na Uniwersytet Szczeciński. Współpracujemy celem rozwoju pasji uczniów ze Złocienieckim Ośrodkiem Kultury, z Biblioteką Publiczną. W ramach wolontariatu współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Darskowie, z Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Już drugi rok z rzędu, dwa razy w roku, proszę Państwa, u nas w szkole odbywają się konferencje metodyczne dla nauczycieli naszego powiatu.
od nauczycieli przedszkola do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a chodzi o to, żebyśmy mieli blisko do ośrodka pozwalającego podnosić kwalifikacje zawodowe, doskonalić warsztat pracy. W naszej szkole funkcjonuje również liceum ogólnokształcące dla dorosłych. To jest propozycja skierowana do absolwentów, uczniów szkół zawodowych. Celem podnoszenia swojej kwalifikacji. I muszę powiedzieć, że cieszy się ta szkoła popularnością. Jest również szkoła policealna i po raz pierwszy od lat zrobiliśmy nabór w zawodzie technik rachunkowości. Czyli te tradycje, proszę Państwa, ekonomiczne będziemy podtrzymywać, będziemy kontynuować. Szkoła policealna jest propozycją dla absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ale również dla absolwentów liceum dziennego. Proszę Państwa, nasze działania szkoły zostały dostrzeżone, pochwalę się. Przedwczoraj dostałam propozycję od pani kurator do bycia członkiem Rady Edukacji celem wspomagania nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w opracowaniu programu podnoszącego efektywność naszej nauczycielskiej pracy, a jednocześnie podnoszącego wyniki egzaminów zewnętrznych. Czuję się zaszczycona, tą propozycją oczywiście ją przyjęłam. Takim tutorskim hasłem Anders inspiruje do wielkości. Proszę Państwa, pragnę zakończyć naszą prezentację. Powiem tak, że my nauczyciele, oddając serce uczniom, jednocześnie mamy satysfakcję z tego, że nawet po latach oni dziękują nam za dobre słowa, za wsparcie, za mobilizowanie, motywowanie do dalszej pracy. Stąd tym ambitnym hasłem Anders inspiruje do wielkości, zakończę swoje przemówienie, a jeszcze dodam, proszę Państwa, logo Andersa, na którym znajduje się choinka Karpatczyków, także to jest wszystko związane z naszym patronem, patronem Andersem, generałem Andersem, który jest przykładem dla nas tej walki, tych ambicji, tych celów, do których wspólnie powinniśmy dążyć. Ja dziękuję, przekazuję głos panu burmistrzowi. Ja tylko chciałbym przeprosić. Chciałem tylko uzupełnić informacje z ostatniej chwili, bo tak się okazało, nie wiecie Państwo, przynajmniej wszyscy, że pani Beata Wiszewska-Kozłowska jest zwycięzcą plebiscytu na najlepszego nauczyciela. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za prezentację i bardzo prosimy o podejście bliżej. Pani dyrektor, prosimy bardzo. Biorę to na siebie, dołożę wszelkich starań, podejmuję się kolejnych wyzwań do tego, żeby pracować wspólnie ze wszystkimi na ten sukces naszych uczniów. Także dziękuję Państwu, bo tak na dobrą sprawę to na co dzień ze sobą współpracujemy, szereg różnych przedsięwzięć podejmujemy. Dlatego tak, mam ten wiatr w żaglach i aby do przodu, cała naprzód.
Pani doktor, dziękujemy za przygotowanie sesji. Ja się cieszę, że pani została wyróżniona nie tylko przez Zarząd Powiatu, ale przez innych, bo w tym roku pani dyrektor Beata Miszewska-Kozłowska dostała nagrodę starosty za dobrą pracę, za osiągnięcia swojej działalności w prowadzeniu szkoły. Także jeszcze jedna rzecz nie została wymieniona, bo ta aula też została odnowiona w tym roku, jak i również pewne rzeczy z projektu pani dyrektor mogła zakupić. Pani dyrektor, dziękujemy za tą sesję z panem przewodniczącym i życzymy pani więcej sukcesów dla pani szkoły, dla tej młodzieży, która otrzymuje tutaj w bardzo dobrych warunkach dobre kształcenie. Dziękuję. Dokładamy się do życia. Bardzo się cieszę. Tak? Przynajmniej podać. A nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Ja dodam, proszę państwa, że to jest. Ja zdradzę. Mogę zdradzić, co tu jest? Zdradzę. Proszę państwa, to jest sprzęt nagłaśniający. To są mikrofony do tego stopnia, że tak, będziemy mogli już rozwijać się jeszcze dalej, organizować imprezy, żeby było nas dobrze słychać. Będzie się działo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, szanowni goście, zapraszamy teraz do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Generała Władysława Andrzejca z Łodzi. Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to dla Polaków czas szczególny. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci. Thank you.
wieku, w życiu naszych rodaków, częściej towarzyszyła groza zesłania, lęk przed wrogimi sąsiadami, niewola, a także walka o wolność. Nie czekaliśmy się na tę wolność. 5 pokoleń, 123 lata. Walka o niepodległość nie była krótka. Najpierw powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Potem nieustanna walka z zaborcami, by uzyskać końcu częściową autonomię. W czasie I wojny światowej Polacy bili się po stronie Austrii, Niemiec, jak i Rosji. Przyszło im walczyć przeciw zaborcy u boku innego zaborcy. Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęków, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy, ja i ty. O, nie myśl o mnie, bracie, w śmiertelne idąc w bój i w ogniu moich strzałów, jak rycerz, mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulę strzel. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wreszcie czas na Polskę.
ale dopiero na początku XX wieku, czas I wojny światowej. Skonfliktowane państwa zaborcze walczyły ze sobą, a walki te dawały nam szansę na uzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 roku Wielka Wojna dobiegła końca. Powstała sytuacja niezwykła. Wszyscy trzej zaborcy ją przegrali. Nie byli już w stanie przeszkodzić odrodzeniu państwa polskiego. A Polacy potrafili wykorzystać tę niepowtarzalną szansę, którą stworzyła im historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwolenia ziem ojczystych spod obcej przemocy. Powstało kilka ośrodków władzy. Potrzebny był jednak człowiek, który potrafiłby zjednoczyć kraj. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski. Żołnierze, oto nie ma już ani strzelców, ani drużynnego. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie oznaki specjalnego. Jedynym waszym znakiem odtąd jest orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Zwolniony z niemieckiego więzienia 10 listopada przybył do Warszawy. 11 listopada 1918 roku przejął władzę nad wojskiem, a dzień później został naczelnikiem państwa. Trudno przecenić jego zasługi dla naszej ojczyzny. W tym roku już na kilkanaście dni minie 150. rocznica jego urodzin. Powiedziano i napisano o nim już tyle, że trudno byłoby dodać coś oryginalnego. Opowiadano też o nim wiele anegdot. My postanowiliśmy pokazać go państwu we wspólnie jego córki Jadwigi. Muszę przyznać, że mój ojciec miał kiedyś taki piękny zegarek kieszonkowy z zamykaną kopertą. Z tego co pamiętam, dostał go w dniu imienin 19 marca 1915 roku od korpusu oficerskiego. Nigdy, naprawdę nigdy nie umiałam otworzyć tej koperty, chociaż bardzo chciałam. Pewnego dnia mój tata powiedział mi, że jest to zegarek, który otwiera się nosem. Przystawię zegarek do mojego nosa i ta koperta faktycznie się otworzyła. Jednak w mojej głowie pojawiła się pewna myśl. Jak mój tata otwiera ten zegarek, kiedy mnie nie ma w pobliżu? Gdy o to zapytałam, odpowiedział, kiedy ciebie nie ma, to wam mówię tata. Następną historię opowiedział mi jego oficer, pułkownik Jarosław Długoszowski, już po śmierci ojca. Podobno zapytał go kiedyś, jak to było podczas walki niepodległość. Na co mój tata odpowiedział, brałem ja w ruchu niepodległościowym, brałem udział. Czasami bywało nawet naprawdę ciężko. Pewnego dnia zostałam zaproszona na kolację do moich znajomych. Kiedy dotarłem na miejsce, okazało się, że rosyjska policja przed chwilą zgarnęła wszystkich do aresztu. Wiecie, jaka to była tragedia? Ale co ja mogłam zrobić? Musiałam zjeść 24 razy. Wiecie państwo, nasz tata niechętnie opowiadał nam o wojnie. Ale kiedyś słyszałam, jak adiutant opowiadał pewną historię, jak mój tata pocieszał ramię legionisty. No i czego ty krzyczysz? Przecież to tylko noga. Zobacz, tam tę głowę porwało i nie robi z tego takiej tragedii, a ty takie głupstwo. Polacy mieli jeszcze dużo do zrobienia. Trzeba było walczyć o określenie granic, o Śląsk, Warmię i Mazury, o Wielkopolskę. Trzeba było stworzyć pierwszy od stuleci polski rząd, ramy ustrojowe, przeprowadzić niezbędne reformy. A potem jeszcze powołać bolszewicką Rosję, odbudować zniszczenia wojenne, stworzyć niemal od zera polską gospodarkę, napisać własną konstytucję. I udało się. Żadna wolność nie jest jednak dana na zawsze. Po 20 latach, we wrześniu
1939 roku. Raz jeszcze napadli na Polskę nasi sąsiedzi. Najpierw hitlerowskie Niemcy, a w 17 dni później sowiecka Rosja. Najjakże gorzkie zwycięstwo przyszło nam czekać kolejne 6 lat. Zebrały się nocą flagi. Flaga fladze dodaje odwagi. No nie bądź taka zmartwiona. Nie pomogą i moce piekła. Jam ciebie, tyś mnie urzekła. Nie zmogą cię bombą, ni złotem i na zawsze zachowasz swą cnotę. I nigdy nie będziesz biała. I nigdy nie będziesz czerwona. Zostaniesz biało-czerwona, jak wielka zorza szalona. Czerwona, jak puchar wina. Biała, jak śnieżna lawina. Najukochańsza, najmilsza, biało-czerwona. Tak mówiły do siebie flagi i raz po raz strzelał karabin. Zrobił dziurę w czerwieni i w bieli, lecz wołały flagi: nie płaczcie, choćby jeden strzępek namaszcie, nikt się zmienić barw nie ośmieli. Zostaniemy biało-czerwone, flagi święte, flagi szalone. W Polsce, by oddać hołd bohaterom tamtych dni, tamtych czasów. A im nasza uroczystość dobiegnie końca, zapraszamy Państwa do chwili zadumy i obejrzenia przygotowanej przez nas krótkiej prezentacji. Thank you.
Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, dzień 11 listopada jest dzień szczególny, który zbliża, właściwie powinien zbliżać wszystkich do siebie. Jest to dzień, który powinniśmy wszyscy obchodzić razem, a nic. Nie ma nic lepszego niż muzyka, niż pieśni patriotyczne, które zbliżają ludzi do siebie. Dlatego też pozwalamy sobie zaprosić chór Uniwersytetu III wieku do zaprezentowania kilku pieśni patriotycznych, a wszystkich Państwa do włączenia się w ten właśnie wspólny świat. Nie będzie alianza.
Wiecznik gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie. Wszędzie jest moja ojczyzna, oh!
życzenia od pana marszałka województwa zachodniopomorskiego, który między innymi z okazji święta 11 listopada życzę państwu mądrego i dobrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów, akompanantom dobrego zdrowia, pomyślności oraz przyjaznych ludzi wokół. Proszę państwa, także wynęły życzenia od pana posła Stanisława Gabłowskiego, a także od pani Magdaleny Komar. Także życzenia dla wszystkich państwa z okazji tego święta. Szanowni państwo, chcemy wspólnie z panem przewodniczącym serdecznie podziękować panu Arturowi Pinkoniowi, pułkownikowi dyplomowanemu drugiej brygady zmechanizowanych Legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego za udział wojska w dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękujemy. Obiecał, że Sylwester, Nowy Rok zorganizuje bal dla szkoły z okazji lecia. Pytaliśmy więc sprzęt nagłaśniający, co nam przekazano, to nie chcieli grawertonu, także nie dostali grawertonu, dostali sprzęt. Także wysłużyło. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie długo służył i dłużej do dzisiaj jak ten grawerton, ja pani dyrektor. Także chciałbym pani podziękować za to, że pani jest dyrektorem, że pani ten jubileusz akurat ma zaszczyt przyjmować i dzisiaj ta sesja Rady Powiatu jest w tej okoliczności jubileuszowej. Chciałbym podziękować dla pani, dla młodzieży, za te występy, za przygotowanie sali, za przygotowanie sesji, no i za piękny złodzieniec chciałbym podziękować, złodzieniec słoneczny. Złocieniec taki rzeźki, jak powinien być złocieniec listopadowy, bo fajnie chyba się czujemy po tym lekkim takim wywianiu, przewianiu, ładnie pachniemy wiatrem, także pani dyrektor, serdecznie dziękuję. Pamiętaj, że tak nie.
Czyli dla nas. Pytanie się sprzedać dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ja mówię Uniwersytet Wojskowy. Dziękuję bardzo. Prezent. Dlatego on dostał ten prezent, bo rozdaje. Dostał na krótki rękaw, żeby nie mógł rozdać. Do wiosny mu starczy, bo była jakaś wycieczka z Polski i od razu tam... Nie. Lechowity Blikowi. Ze Złocieńca, tak? Także oddał i dzisiaj dostał tą koszulkę. Mam nadzieję, że już teraz tak rozdawać nie będzie, bo ja bym proponował panie burmistrzu, żeby pan rozdawał, się dzieli trzeba szatami do garnitur, a tę koszulkę dostał. Dziękuję bardzo. Koszulek nie potrzebuje. W związku z tym tak oddał. Bez mikrofonu. Drodzy Państwo, szkoła została wyremontowana, w związku z tym następne lecia możemy obchodzić. To już się zobowiązuje do tego. Nie odbyło się 70-lecie, gdyż nie była przygotowana do tego, a teraz jest wyremontowana, wobec tego witam serdecznie wszystkich gości. Sesję Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Złocieńcu. Zapraszamy serdecznie wszystkich radnych Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Złocieńcu do wspólnego zdjęcia oraz wszystkich Państwa do wpisu do kroniki, która jest tutaj wyłożona. Oraz zapraszamy wszystkich serdecznie na poczęstunek. Przewodniczący Skoczyniecki, proszę. Nie, witam, nie widzisz go.
I panowie z tyłu troszeczkę na palcach, albo do przodu. Tak, ja też mogę. Oczywiście, nawet trzeba. Prosimy, panie dyrektorze, na środku. Pana Pucu nie widzę, też jakby się tam przesunął troszkę. Albo do przodu. Pan Wojtek Włociek, też troszkę. No tak logicznie. O, i z tyłu pan komendant powiatowy na palce. Żeby było widać. Dobrze, uwaga.